Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Co? W kolejnym odcinku z gry The Sims 4 Asylum Challenge. Ja oczywiście jestem Lotto, to jest Holly. Stwierdziłam, że Holly w nieczerwonych włosach to nie Holly, dlatego tak, ściągnęłam modyfikację włosów, ściągnęłam parę innych modyfikacji, zainstalowałam i tak, nic złego nie robię ze względu na to, że nie kupuję tych takich tańszych mebli, więc proszę się odczepić. Wbiłam 9 poziom sprawności fizycznej, 9,99 albo 98, zaraz wam powiem dokładnie. 98, no dobra, 98. Także właśnie jesteśmy w trakcie dobijania tych ostatnich 2% do tego, żeby ogarnąć tą aspirację życiową. I to będzie koniec kulturystyki, słuchajcie. Także kulturystykę mamy, że tak powiem, już zaliczoną. A co będzie zaraz, to zaraz się dowiecie, gdy tylko wbiję to, co potrzeba. Bang. No. Jeszcze tylko 1%. No, maleńka, proszę cię, nie rób mi 120. No, 100%. No, mamy to. Także tak, mamy osiągnięte spełnioną aspirację. Wybieramy trzecią aspirację. I słuchajcie, trzecią aspiracją moją będzie nie dewiacja, będzie kreatywność pod tytułem geniusz muzyczny. Juhu! Tak. I co mamy na pierwszym miejscu? Słuchaj muzyki przez 2 godziny. To już wcześniej ogarnęło się podczas słuchania jakiejś tam muzyki, czy to z radia, bo tak, kupiłam radio, czy to właśnie z jacuzzi. I musimy jeszcze ćwiczyć muzykę. I do tego właśnie był mi potrzebny fortepian, który tutaj stoi. I na nim będziemy, słuchajcie, grać. I mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzać Simom, którzy będą tutaj spali. Chociaż w sumie, szczerze mówiąc, niewiele mnie to interesuje. Bo jak nie będą spali, to ja od razu sobie skoczę spać, potem jak przestanę grać i tak. Ale widzę, że temu drzemiącemu nie przeszkadza, także spoko. Muzyczna niepewność siebie. No wiem, że muzyczna niepewność siebie, bo to jest twoje pierwsze granie w sumie. Także na spokojnie, misia. Kiedyś nauczymy się, będziesz po prostu geniuszem muzycznym. Obiecuję ci to. W każdym razie do tego jeszcze długa, długa, długa droga. Co nam będzie przy tym potrzebne? Będziemy musieli oczywiście osiągnąć 10 poziom grania na jakimkolwiek instrumencie. Ostatecznie mówię, 75 godzin grania na instrumencie i mentorować innym. Słuchajcie, nie wiem jeszcze, jak zrobię to mentorowanie, ale być może na przykład teraz powinnam... No dobra, teraz to może nie, bo teraz to jestem na zdrowym poziomie, ale później ogarniamy, co będzie z tym graniem na pianinie. I już mamy, słuchajcie, 2 poziom. Juhuhuhu, normalnie szaleństwo, prawda? Tak szybciutko. Ciekawa jestem, czy trwa jeszcze ten tydzień tego. Wezwij Jasmine Holly. No, trwa. To możemy ją wezwać i grać dalej. I powinno to troszeczkę szybciej lecieć do góry, prawda? Tak. Powiem wam, że jestem na dokładnie takim samym graniu na pianinie, tak jak ona. Także tak. Jesteśmy w tym momencie na takim samym poziomie i tak samo pięknie brzdękolimy. Dobra, ile to mamy już? 4 godziny. To zaraz ogarniemy 5-6 godzinkę i mamy jeden pierwszy z tego ogarnięty, ale muszę ją wysłać spać, bo... Znaczy, proszę spać. Muszę ją wysłać siusiu, bo przecież mi się posika, będzie taki jeden wielki finał. To musimy obróżnić i musimy sobie wykwintny posiłek zrobić. Jakiś wykwintny posiłek, ze względu na to, że do ostatniej mojej aspiracji, którą będzie jedzenie, będę potrzebować piąty bodajże poziom, tak, piąty poziom wykwintnego gotowania, mam obecnie chyba 3 albo 2. I tak, i 4 poziom kariery kulinarnej i w ogóle, ale tym się będziemy męczyć kiedy indziej, póki co męczmy się z tym graniem na naszym pianinie. I powiem wam, że kwestia tego, że Holly jest tutaj, w tym asylum, nie jest przypadkowa, ponieważ Holly będzie bohaterką kolejnej serii z The Sims 4, którą będziemy grać, jak już będzie dorosła, bo teraz jest modną dorosłą, a potem będzie zwykłą dorosłą i będziemy nią grać w zupełnie innym miejscu, ale tego się dowiecie wszystkiego w swoim czasie. Póki co mamy jeszcze kilka achievementów do ogarnięcia w tej serii. Tak. Jak to tam się czujesz? Całkiem dobrze się czujesz. O, wszyscy śpią, także mogę iść ćwiczyć.
Grę na pianinie. Ojejku, jaka jestem zła. Ciekawe jestem, czy się obudzą. Zaraz zobaczymy zresztą. No. Obudzą się. O, jak mi przykro. O, jak mi przykro. Widzicie, ale bardzo dobrze. Bo oni się obudzą, a ja od razu pójdę spać. Tak. Spana. Dobra, mamy to. Co mamy na drugim? Czwarty poziom gry na instrumencie i muszę być zainspirowana. Jakby zrobić zainspirowaną? Mogę na przykład malować. Klasyczny obraz. Tak się mogę zainspirować. Albo właśnie. Albo pomyśleć nad prysznicem. To będzie szybsze i będzie jej bardziej na rękę, bo póki co pieniędzy nie potrzebujemy. A właśnie, przyszedł mi ostatni rachunek. Słuchajcie, na 2,5 tysiąca simoleonów. Cia, 2,5 tysiąca simoleonów, to było po prostu szaleństwo. Grajmy teraz przez godzinę, która jest 1:30. Dobra, czyli do 2:30 powinno się wbić. Oj, trzeci poziom, super, bardzo szybko to idzie, chociaż później będzie troszeczkę gorzej, bo będziemy musieli iść na miasto i zarobić 500 simoleonów na graniu. Oui. To będzie dosyć kiepskie i dosyć trudne. Drogie meble, tak, to jest bardzo drogie meble. Bardzo drogie meble. To jest chyba jedyne pianino, jakie było do kupienia, także jakbyśmy tak jeszcze wbili czwarty poziom, to byłoby supi. Tylko, że mamy 50%. Ej, szybko to leci. To chyba zdąży wbić kolejny poziom, zanim wyśle ją spać. Wow. Bardzo fajnie to nam idzie. 7, 4, 5, 6, 7, 8. Wystarczyłoby timelapse puścić, chociaż nawet nie trzeba. Biedaczki, będę musiała chyba przemeblować to jakoś, albo tej ściany postawić, zrobić osobny poguń na to. No i chyba tak zrobię, ale to zrobię poza tym odcinkiem, po tym odcinku. O, po tym odcinku to zrobię i będzie to fajnie wyglądało. Postaram się zrobić to jak najlepiej, jak najbardziej potrafię. I wtedy nie trzeba będzie, wiecie, męczyć się, że wolno łóżka czy coś. Dobra. Lecimy spać i widzimy się, jak się misia moja wyśpi. Okidoki, misia wstała. Trzeba się nią troszeczkę zająć. Dokładnie tak. Zajmiemy się nią tak, zrobimy sobie jakieś śniadanko z wykwintnego, na przykład. Nie wiem, jak to się czyta, nie chcę mi się nawet tego rozszyfrowywać w tym momencie. Zobaczmy nasze umiejętności do zrobienia. Także najpierw musimy osiągnąć szósty poziom umiejętności gry na instrumencie muzycznym. Musimy napisać 4 utwory, a potem zarobić 500 dolarów, znaczy simoleonów, na naszych utworach, które napiszemy. Tam. Także to może troszeczkę potrwać, ale się nie będziemy teraz tym przejmować. Jeszcze nie mam opcji, że tak powiem, co... pisania utworów, mogę tylko grać jakieś utwory. Możemy w sumie spróbować, chociaż to będzie straszne, naprawdę, to będzie straszne, dlatego może po prostu sobie brzdąkajmy dla inspiracji i powinno być całkiem spoko. Chyba po piątym poziomie powinno mi się odblokować pisane piosenek, także tak, będzie całkiem okej. Okay. Powinnam też sobie z kimś porozmawiać. O, z sonarami, spoko. No, dobra, powinnam sobie porozmawiać, żeby też towarzystwo mi troszeczkę wzrosło do góry, żeby ona nie była smutna z tego powodu, bo jak będzie smutna i będzie z tym że to nie będzie mogła grać i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, i w szczególe będzie smutno. No właśnie. Także tak. Patrzcie, ona nie chce ze mną w ogóle rozmawiać. No przechwalaj się czymś, porozmawiaj z nią, no. Serpent Sotry jest bardzo fajna przecież. Lubisz się z tym Serpent Sotrym, prawda? Rozmawiaj o... Poczekaj, bo tam było coś. Dobra. Chociaż troszkę sobie porozmawiajcie i będziemy dalej brzdynkolić nasze... No, zagraj koncert. Mogę spróbować zagrać koncert. Nie, nie wystawiła niczego. Myślałam, że wystawię taki kubeczek, żeby grać, jak to było w dwójce. Tak, w dwójce się wystawiało taki kubeczek i można było całkiem sporo zarobić. Czy on nas słucha? O, patrzcie, dwie osoby nas słuchają. Wow. To mi się podoba. Naprawdę, to mi się podoba. Szósty poziom, poczekajcie. Wezwij Holly. Znaczy Tom, Jasmine i ćwicz. No, i ćwicz. Jak to tam nam idzie, to... No, tutaj jest.
No właśnie, no i teraz będzie szło troszeczkę wolniej, chociaż nie jest aż tak strasznie tragicznie jak przy tych ostatnich kilku poziomach. O Jezu, tam to się po prostu siedzi całe dnie i się gra, i się gra, i się gra, a teraz jako tako idzie. I przez chwilę jak gadałam, to już mi 20% wzrosło, także może wam powiem jakiś kawał w tym czasie czy coś. Nie, nie mam żadnego kawału w umyśle właśnie, nie wiem. Nie jestem w stanie nawet żadnego wymyśleć, bo w laskotek, no po tego wam nie zaśpiewam, bo to jest złe. Zagrać też wam nie mam na czym, bo nie mam żadnego keyboardu przy sobie. A na gitarze wam nie będę grać. Może kiedyś indziej wam zagram coś, ale nie dzisiaj. Nie, nie dzisiaj. No, 60 poziom. Tfu, Boże, jaki poziom. 60, no. Patrzcie, w ogóle zaczęli przychodzić i słuchać. I najlepsze jest to, że Serpent Sotra teraz nawet spała przez chwilę. Chociaż w sumie się średnio to podobało. Jak mi przykro, jak mi przykro. Patrzcie, Alex się położył. A nie, to był Winest. No cóż, bardzo mi przykro. W każdym razie musicie teraz drzymać chyba na dworze. Biedactwa. Alex, czy ty mi tak przytyłaś? Naprawdę, czy ty się tak roztyłaś? Przecież ty byłaś chuda. Come on. Sama się tak roztyła. Ja nic z nimi nie robiłam. Przysięgam, ja nic z nimi nie robiłam. Oni sami się tak roztyli. To znaczy, że jest za dużo pieniędzy i dużo miejsca do jedzenia. Albo te hamburgery, które cały czas jedzą. To też tak może być. No, come on, jak jest to 3%? No, 97. Nie usiądź, nie. Ćwicz. Co to jest? Kup instrument. Przecież masz instrument. Dobra, 5. poziom. Towarzystwo spadło, ale trudno. Dobra, zagraj utwór. Tradycyjna piosenka z wierzbowej zatoczki. No, chyba w tym miejscu właśnie nawet mieszkamy. Posłuchajmy. Ej! Ja tą melodię kojarzę. Poczekajcie. Jeszcze raz. Tylko tym razem na normalnej prędkości. No. Naprawdę ja to kojarzę. O ja. Tylko nie wiem z czego, naprawdę nie wiem z czego, ale ja to autentycznie kojarzę. Dobra, zagraj utwór, zagraj koncert. Brzęka dla inspiracji. Czyli 5. poziom to za mało, żeby napisać piosenkę. Co to było, Happy Birthday to you? Nie, może nie. Napisz 4 utwory. Kliknij instrument muzyczny, wybierz, napisz utwór. No właśnie, tylko że ja nie mam czegoś takiego jak napisz utwór. No chyba, że na gitarze bym miała. Ale nie, no bo przecież zaraz, bo to jest gra na pianinie, a nie ogólne. No właśnie. Ćwicz, ćwicz. Dobra. No przecież. Dobra, jest zainspirowana. Zagraj na. Zagraj. Nie. Nadal musi ćwiczyć. Może po 6. poziomie będę mogła ogarnąć te różne, te wszystkie, no. Jak to się nazywa? Piosenki, no. Jejku. No bo ja mam tyle rzeczy do ogarnięcia. 500 simulonów to nie jest tak mało. To jest bardzo dużo. Szczególnie, że muszę naprawić prysznic w tym momencie. Dobra, dam im trochę wolnego, jak wszyscy od razu poszli do łóżek spać. Oj, śmieszne. Weź prysznic, skorzystaj, zrobimy sobie jakieś jedzonko. Kluski z czosnkiem dla jednej osoby oczywiście. Nie będę przepłacać i im robić jakiegoś jedzenia, także no. Towarzystwo mi spadło strasznie. Zaraz sobie ogarniemy jakiegoś tutaj sima do rozmowy, czy do czegoś na przykład. O, a, no super. O, jest ten. Aha, ale on dziusiu. A ja i tak jeszcze tutaj muszę zrobić jedzonko dla naszej Holly. Biedna Holly gra na fortepianie, czy tam na pianie, nie wiem. Nie pamiętam, jak kupowałam, nie pamiętam, jak to się nazywało. W każdym razie, no. Ej, a ja tego nie ulepszałam? Aha, nie mogę ulepszyć. No to się miało nie brudzić. No już trudno, to zaraz umyjemy. I wyczyścimy, i w ogóle. A potem spróbuję ją położyć spać pod warunkiem, że uda się znaleźć jakieś wolne łóżko. Dobra, starczy ci jedzonka. Weź to wyczyść.
Tego, co mogę tutaj ulepszyć? Aha, powłoka wewnętrzna. Nie, to tego nie chcę. Nie potrzebuję takich rzeczy. Wiem, misia, że jesteś zmęczona. Wiem. Tylko, że wszystkie łóżka są zajęte, a w sumie... nie mogę grać. Ojejku. Dobra, zdrzemnij się tutaj. Zobaczymy, jak to będzie. Może mi któryś tam wstanie. Chociaż wątpię, pewnie wszyscy są w tym momencie strasznie, ale to strasznie zmęczeni tym, że po prostu no ona grała, oni nie mogli spać. Także tak, po tym odcinku ja tutaj postawię drzwi czy coś, nie wiem, wymyślę. I będzie to oddzielone tak, że oni będą mogli sobie normalnie przespać się przy tym pomieszczeniu, a tutaj ona będzie sobie mogła normalnie grać i ćwiczyć, tak? A jak wstaniesz, to poczujesz się troszeczkę lepiej? Tak, poczujesz się troszeczkę lepiej. Super. To teraz poćwiczmy na fortepianie grę. No, idź. Jak oni wstaną, to ty idź spać. No, idź spać. I widzimy się, jak się wyśpi. Wiem, że to było złe, ale trudno. Misia wstała, niech sobie pogada sama ze sobą trochę. Towarzystwo powinno pójść do góry. Dołączymy, dosiądziemy się tutaj i pogadamy z tym ziomkiem, którym okazał się winyst. Ja wiem, no po prostu oglądaj z nim. Może... Dobra, to niech Serpensotria. O wykwintnych niech będzie. Przestań być smutna, po prostu zacznij z nimi rozmawiać. Co to za problem? Widzę, że mega problem w takim razie. Zaproś do patrzenia w chmury. Ja wezmę, odblokuję te drzwi. Odblokuj. I idź. No idź, no hello. Boż. No idź, daj. Aha, no spoko. Ale wcześniej to nie chciała tutaj się położyć, no? No. Zablokuj drzwi dla wszystkich. Danke schön. O, i od razu towarzystwo szybciej leci. Najlepiej było, gdybym... A zresztą zabawa jest na wysokim poziomie, także nie trzeba. A co to w ogóle jest? A, Mitchell, okej. Okay. Z Mitchell nawet nie wiem, z kim ona tam na tej trawie leżała. Ej, wszyscy, halo, gdzie widzicie? Pewnie wszyscy idziecie spać. No chyba nie. Bo teraz będziemy brzdękać na pianinie. Sorry. Jako tako sobie pobrzdąkamy troszkę, żeby wbić ten szósty poziom. Bo jeszcze nie możemy napisać żadnej piosenki. Bo chyba piosenkę możemy na fortepianie, na pianinie, prawda? No bo teoretycznie to jest instrument. I tak, można się na nim nauczyć grać, więc można pewnie też nauczyć się pisać piosenki przy tym instrumencie. I oczywiście się zmywarka popsuła. Albo to i to. Super. Dobra, naprawmy to, może jakieś części dostaniemy i będzie można coś ulepszyć fajnego. Co, już naprawiłaś? Super, a tutaj... O, właśnie. No to powinno być tutaj, a wyszło mi tam. I to pewnie tutaj też mi wywali zaraz. Nie? Aha, dobra. Odzyskaj części, resztę się wyrzuci. Okej. Okay. Części się zawsze przydadzą jakieś. I to też wyrzuć. Okidoki. I lecimy dalej brzdąkać na pianinie. Bo chyba i tak nikt nie śpi, także nikomu nie będziemy przeszkadzać. No ej, no idź. Aha, nie mogę, bo co? Bo siusiu. Siusiu się mojej misi chce. No to zrobimy, siusiu. Oczywiście, że zrobimy, siusiu. I... Aha, zmywarka pracuje, okej. Okay. Zrobimy sobie jeszcze jakieś jedzonko, jakiś desert owocowo-jogurtowy. I będziemy dalej ćwiczyć granie na fortepianie, mimo że tam ci po prostu wstaną i będą bardzo źli, ale bardzo mi z tego powodu przykro. Bo moja misia musi ćwiczyć. Musi bardzo pięknie grać na fortepianie, żeby wyjść z tego asylum. Oni wszyscy zostaną, a ona pójdzie dalej przed siebie. Tak. Nawet nie wiecie, jak ja mam zajebiste plany na nią. Dowiecie się w swoim czasie. Jak wyjdziemy z asylum, czyli nigdy. Nie, no żartuję, kiedyś na pewno wyjdziemy. Mam nadzieję. Okej. Okay. No to co? Ćwiczymy. Ćwicz.
Bardzo ładnie grasz, bardzo mi się podoba. Co to jest z kwiatuszek? A właśnie, ten kwiatek tutaj jest z modyfikacji, jeżeli byście pytali. Bardzo fajny kwiatuszek. Ten ćwiczy, albo ta, to jest serpent sotry. Ja, okej. Okay. Tutaj oczywiście na grillu sobie siedzą. O, już nikt nie śpi. O, jak mi przykro. Czy na mnie krzyczał? Poszedł spać, patrzcie. Drugi poszedł spać. Ale już się wyspali chyba. Taka szybka drzemka. Dobra, spójrzmy, ile mamy procent. Pianinka. 90 prawie. 91. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chyba się rozpędziłam. 9, 10, 11. Super. I jednak 93. Także dalej. 95, 6, 7, 8, 9, 100. Dobra, mamy to. Teraz powinnam móc pisać piosenki. A jednak nie mogę. Dlaczego? Wchy. Bost pop. Dobra. Graj, po prostu graj. I tak musimy wybić 10 poziom ostatecznie, także no problemo. Później sobie na internecie pewnie zobaczę, jak napisać piosenkę, także... I oczywiście zmienię to pomieszczenie, żeby wyglądało inaczej, no bo teraz to... No, wiecie, tak jakby no nie da rady nic tutaj zrobić, bo tam tutaj ona ćwiczy, oni tam próbują spać, a nie śpią, a potem siedzą i... No właśnie, szybka pobudka, bardzo mi przykro z tego powodu. Wiedziałam, że tak będzie, ale stwierdziłam, a może nie będzie aż tak źle, no, ale jednak jest aż tak źle. Zaraz ją sama wyślę spać, także będziemy kończyć ten odcinek. Także nawet dużo zrobiliśmy, słuchajcie. Bardzo dużo nawet. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie kliknijcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie kanał, jeżeli czekacie na więcej odcinków. Ja ją wysyłam spać. I to na dzisiaj będzie tyle, także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo. I cześć!